Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Dzień dobry, witam Państwa. Pani prezydent, Świdnica się zmienia nie tylko pod względem ilości realizowanych inwestycji, ale także pod względem czystości, dbania o miejską zieleń. Czy jest to dowód na to, że kobieta rządzi lepiej? Czy Świdnicy brakowało kobiecej ręki? Myślę, że kobieta rządzi inaczej, właśnie poprzez swoje życiowe doświadczenia, poprzez taką chęć uporządkowania najbliższej przestrzeni. Zresztą pierwsze moje decyzje podejmowane w 2014 roku, kiedy nie było już czasu na żadne inwestycje, kiedy możliwości budżetu były na wyczerpaniu, cóż mogliśmy zrobić? Zacząć sprzątać parki, skwery i przygotowywać się do nowego sezonu. Dzisiaj efekty tych działań widać już tak bardzo wymiernie, bo to nie tylko dbałość o czystość, to nie tylko sprzątane parki, ale to także nowy obraz zieleni miejskiej, w której nie tylko wykonujemy rzeczy bieżące, ale przygotowujemy się także do inwestycji, bądź je prowadzimy. Przypomnę, wyremontowany park przy ulicy Kanonierskiej, przy ulicy Gdyńskiej Parkowej. W tej chwili jesteśmy na końcówce prac, jeśli chodzi o plac Tysiąclecia. No i przymiarka do bardzo dużego remontu, jakim będzie rewitalizacja Parku Centralnego, który zaczniemy jesienią tego roku. A jak będzie przebiegała ta rewitalizacja? Proszę uchylić rąbkę tajemnicy. Wróciliśmy do koncepcji parku z lat 30. ubiegłego wieku, czyli chcemy przede wszystkim, aby głównym atutem była zieleń, aby nasadzenia, aby piękne krzewy, piękne rośliny były tym, co będzie zachwycało mieszkańców. Ma być to miejsce relaksu, wypoczynku. Zrezygnowaliśmy z granitu, a postawiliśmy na wodę, chcemy udrożnić cieki wodne, chcemy oczyścić zbiorniki. Jesteśmy tutaj po bardzo poważnych rozmowach z dysponentem wody, czyli RZGW. No i tak będziemy spełniać to marzenie Świdniczan, aby była to taka enklawa spokoju i zieleni przede wszystkim. Za Panią sesja absolutoryjna. Większość radnych zagłosowała za przyjęciem sprawozdania, wstrzymali się tylko radni wspólnoty samorządowej. A jak Pani ocenia te 12 miesięcy? Czy to był trudny budżet do wykonania? Był to o tyle trudny budżet, że po poprzednikach przejęłam budżet bez listy zadań inwestycyjnych. Tak naprawdę na gorąco tworzyliśmy tę listę, pozyskując środki zewnętrzne. Mam wielką satysfakcję, bo udało nam się z różnych źródeł nieunijnych, bo przypomnę, w tej chwili środki unijne nie trafiają do samorządów, poprzednia perspektywa się skończyła, kolejna wciąż nie może się rozpocząć. Pozyskaliśmy 20 milionów złotych z różnych źródeł. To były środki ministerialne, środki Urzędu Marszałkowskiego, środki na remonty dróg. Tu też z satysfakcją podkreślam, wydaliśmy blisko 17 milionów złotych na poprawę infrastruktury drogowej. Myślę, że w przeciągu ostatniej półtorej dekady to jest kwota rekordowa. Rozwiązaliśmy wiele problemów komunikacyjnych i przygotowaliśmy się także dobrze do roku 2016, decydując się na pewne projekty, opracowania, tak aby już w pierwszych miesiącach tego roku móc rozpocząć kolejne zadania, także inwestycyjne. Przypomnę, to między innymi marina nad zalewem, Witoszówka czy schronisko dla zwierząt, ale także projekt budynku socjalnego, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ale to jest też efekt pracy w roku 2015. Gdyby miała Pani wskazać to, czego nie udało się zrobić, a na czym zależało Pani Świdniczanom, co by to było? Myślałam, że szybciej uda nam się przystąpić do realizacji budynku socjalnego, że uda nam się wyremontować więcej mieszkań socjalnych, ale to jest też kwestia środków. Musieliśmy poczekać, musieliśmy najpierw stworzyć wnioski, poczekać na decyzję BGK. Więc to się trochę przesuwa w czasie. Ubolewam nad tym, dlatego że w sferze polityki mieszkaniowej zastaliśmy katastrofę.
Przypomnę, około 100 pustostanów, remontowanych rocznie około 10, kolejka 300 rodzin czekających na mieszkania socjalne lub komunalne, wiele rodzin, w tym rodziny z dziećmi żyjące w bardzo złych technicznie warunkach. Staramy się tę sytuację odwrócić. Dużo się udało zrobić, ale przed nami jeszcze dość daleka droga. Tu ubolewam nad tym, że te procesy związane z projektowaniem, uzyskaniem pozwoleń na budowę, dofinansowania trwają tak długo, że nie możemy pewnych działań zacząć od razu. Wczoraj odbyła się prezentacja programu rewitalizacji. Co zakłada ten program i czemu on ma służyć? Po pierwsze, diagnozujemy problemy i to nie tylko te techniczne, ale także problemy społeczne. I to jest dla nas bardzo istotne, aby nie tylko wyremontować, nie tylko odświeżyć, ale także spowodować, że ludzie w danym obszarze miasta zaczną żyć inaczej, że uda nam się wyeliminować pewne problemy, uda nam się zaktywizować tych ludzi, wyciągnąć być może z takiego społecznego doła i pokazać, że można żyć inaczej. Każde miasto, które chce się ubiegać o pieniądze, przypomnę, musi taki program posiadać. Świdnica w skali Dolnego Śląska jest tu prawdziwym liderem. Mamy ten program skończony. W tej chwili przed nami ostatnie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim. Będziemy go realizować na pewno przez kilkanaście co najmniej najbliższych lat. Natomiast to, do czego przyda on się nam w najbliższej perspektywie, to konkursy unijne. Mamy zamiar z aglomeracji wałbrzyskiej pozyskać na rewitalizację około 10 milionów złotych. Pieniądze te posłużą właśnie na przeprowadzenie pierwszych projektów. Które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane jako pierwsze? Na pewno część środków chcemy przeznaczyć do dyspozycji wspólnot mieszkaniowych. Muszę tu pochwalić wspólnoty, one pięknie z nami współpracowały, zgłosiły naprawdę dobre projekty. Nie wszystkie potrzeby uda nam się zaspokoić, ale tam, gdzie te problemy są największe, tam będziemy chcieli wspomóc wspólnoty w staraniach o pieniądze. My jako miasto na pewno będziemy rewitalizować podwórka. Chcemy też przeprowadzić taką inwestycję w samym centrum miasta. To jest budynek Rynek 39-40. Dziś ten budynek jest niewykorzystany, w połowie pusty. Chcielibyśmy tę pozostałą przestrzeń zagospodarować w taki sposób, aby było to miejsce między innymi dla kolejnych organizacji pozarządowych, bo centrum przy ulicy Długiej 33 jest zbyt małe, zbyt ciasne, żeby wszystkich pomieścić, ale także stworzyć lepsze warunki dla obecnych użytkowników. I moim marzeniem jest uruchomienie w parterze prawdziwej informacji turystycznej, takiej, z której możemy być dumni, połączonej z galerią sztuki, w której będziemy sprzedawać i prezentować dzieła naszych miejscowych twórców. No i trzeci pomysł na to miejsce, powierzchni mamy tam sporo, to taki mini klub seniora, takie miejsce, gdzie starsze osoby, których nie stać być może, żeby dziś wypić kawę czy herbatę w kawiarni, będą mogły się spotkać, przeczytać gazety, wypić tę kawę, porozmawiać. To jest jedna z części tego projektu. Wspomniała Pani o analizie problemów społecznych, jaka została przeprowadzona w trakcie przygotowywania tego programu. Jakie były wyniki tej analizy? No niestety niezbyt dobre, dlatego to tak paradoksalnie brzmi, ale im większy problem, tym łatwiej później umieścić go w programie i tym łatwiej sięgać po środki. No to jest przede wszystkim grupa osób trwale bezrobotnych, bez dochodów, utrzymywanych przez ośrodek pomocy społecznej. To są oczywiście różnego rodzaju patologie społeczne. Poprawienie warunków życia w tej dzielnicy ma zmienić nastawienie tych ludzi do życia, ma im pomóc wyciągnąć się z tego doła, ma pokazać im, że można inaczej żyć. Chcemy, zresztą wielu mieszkańców mówi, że rynek wciąż trzeba ożywiać, trzeba tam wprowadzać nowe działalności. To jest droga właśnie do tego. Zdiagnozować problemy, a potem z nimi po prostu walczyć. Minister Anna Zalewska przedstawiła wczoraj założenia reformy oświatowej. Wiemy już, że mimo sprzeciwu środowisk oświatowych i samorządowych, likwidacja gimnazjów się odbędzie. Co to oznacza dla Świdnicy? No, dla Świdnicy oznacza to skutki w postaci utraty co najmniej kilkunastu etatów nauczycielskich. Nie robiliśmy jeszcze szczegółowej analizy, ale
na pierwszy rzut oka to oznacza także fizyczną likwidację co najmniej dwóch placówek edukacyjnych w mieście. Przed nami na pewno trudne, na pewno bolesne decyzje. Jestem po pierwszym spotkaniu z dyrektorami placówek. Też z dużymi obawami patrzą na tę decyzję. Mamy okres przejściowy, będziemy w stanie przygotować się do tego dobrze, ale tak jak mówię, na pewno bez tych najgorszych, najbardziej bolesnych decyzji, czyli likwidacji etatów w systemie oświaty świdnickiej się nie obędzie. A co stanie się z bazą lokalową gimnazjów, na którą poniesiono spore nakłady finansowe w ostatnich latach? Czy jest już jakiś pomysł na przeorganizowanie tej oświaty w Świdnicy? Nie, nie. Na to jest za wcześnie, bo to są dopiero 2 dni. Myślę, że koniec wakacji będzie takim momentem, kiedy z panem dyrektorem Tadeuszem Niedzielskim będziemy mieli jakiś zarys tego, co można by było zrobić. Na pewno dokonamy takiej diagnozy, oglądu naszej bazy, wybierzemy to, co jest najlepsze, w najlepszym stanie technicznym, te szkoły, które posiadają najlepszą bazę sportową, boiska, i tam będziemy lokować szkoły. Co zresztą, to jest bardzo trudne pytanie, bo budynki do tej pory funkcjonujące jako szkoły są budynkami trudnymi, są budynkami o dużej kubaturze, to są sale lekcyjne, których nie można adaptować na mieszkania czy biura, bo po prostu ku temu nie służyły. Ale tak jak mówię, z tym problemem mamy czas, żeby się zmierzyć, na pewno wszystkie decyzje będziemy przeprowadzać spokojnie i na pewno ze strony miasta zrobimy wszystko, żeby ochronić każde miejsce pracy. I nauczycieli, i także pracowników obsługi szkół. Reforma oświaty to także ponowne przesunięcie wieku szkolnego z 6 do 7 lat. Tak. Czy wiadomo już, ile dzieci rozpocznie naukę w klasie pierwszej, ile w szóstej, w zerówce? I czy ta akcja promująca rozpoczęcie nauki w szkole przyniosła efekty takie, jak chciano by być? Liczyliśmy na trochę więcej. Ale tutaj ustawa pozwala rodzicom wciąż jeszcze na podjęcie decyzji, więc tak naprawdę nie chciałabym dziś mówić o konkretach. Na pewno będzie tych klas pierwszych mniej niż zakładaliśmy, ale takie wiążące dane będą znane pod koniec sierpnia. Na dziś wiemy, że mimo usilnych starań, mimo przesunięć pewnych osób na przykład do prowadzenia świetlic, mimo tego, że w szkołach stworzyliśmy też dzieciom możliwość zjedzenia obiadu, drugiego śniadania, opieki świetlicowej dedykowanej specjalnie najmłodszym, nie w tych ogólnych łączonych świetlicach, no to i tak niestety nie udało się ochronić wszystkich pracujących do tej pory nauczycieli. 7 osób nie będzie miało przedłużonych umów. Ubolewam nad tym bardzo, bo przekwalifikowanie się w zawodzie nauczyciela to nie jest prosta sprawa. Liczę na to, że w przyszłym roku ta sytuacja będzie wyglądała inaczej i część z tych osób będziemy mogli zatrudnić ponownie. A jak wygląda sytuacja w przedszkolach, gdzie w tej chwili siłą rzeczy tych 6-latków jest znacznie więcej niż tak, miało być? Jest więcej 6-latków, w związku z czym mamy ogromny deficyt miejsc, jeśli chodzi o miejsca w przedszkolach publicznych dla 3-latków. Część z rodziców zdecydowała się posłać jednak dzieci do placówek niepublicznych. To jest większy wydatek, dużo większy koszt. Nam z kolei poprzez tę mobilizację, poprzez to, że część dzieci będzie w szkołach, w oddziałach zerowych, to ten deficyt miejsc zmniejszyliśmy o połowę. Myśmy na początku mówili o 250 brakujących miejscach. Dziś jest to mniej więcej połowa. Także ciągle brak, ale nie tak dotkliwy, jak wydawało się na początku, ale też dzięki dobrej współpracy z rodzicami. Jeśli chodzi o jakiekolwiek rezerwy lokalowe, wykorzystaliśmy wszystko, co było możliwe. Jakie wyzwania jeszcze oprócz reformy oświatowej czekają w najbliższych miesiącach Panią i Świdniczan? Myślę, że największym wyzwaniem to jest kwestia przeprowadzenia tych inwestycji, które sobie zaplanowaliśmy. Jestem po bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta konferencja poświęcona była możliwościom finansowania, wsparcia
przez BGK samorządów. Cieszy mnie bardzo, że wszystkie dotychczasowe programy prowadzone przez BGK ze wsparciem rządu będą utrzymane. To są między innymi kredyty nisko oprocentowane, ale także pomoc bezzwrotna, którą można uzyskać właśnie na budowę mieszkań socjalnych, mieszkań komunalnych. Wszystko to będzie utrzymane. Może informacja nie dotycząca bezpośrednio samorządów, ale program Mieszkanie dla Młodych także będzie miał swoją kontynuację. Co więcej, BGK uruchamia specjalny fundusz municypalny, z którego samorządy będą mogły korzystać już nie tylko przy budownictwie mieszkaniowym, ale przy budowie innych obiektów użyteczności publicznej. Mówię to nie bez powodu, bo będzie to być może źródło finansowania na projekt, który też bardzo bym chciała zrealizować. Budynek byłego domosu. Przypomnę, miasto odkupiło ten obiekt i w tym miejscu chcielibyśmy stworzyć nowoczesną filię biblioteki, klub seniora, klub młodzieżowy. Szukaliśmy źródeł finansowania zewnętrznego i to źródło właśnie pojawia się w postaci tego funduszu. Natomiast takim największym zadaniem inwestycyjnym jest kompleksowa modernizacja obiektów sportowych. Zaczęliśmy już działania w tym zakresie. Sporo prac zostało wykonanych na lodowisku. Mamy gotowy projekt modernizacji basenu odkrytego. Jest to bardzo kosztochłonny projekt, dlatego przymierzamy się do tego spokojnie. I tak jak zapowiadałam w pierwszej kolejności, czyli już w tym roku jesienią rozpoczniemy prace związane z modernizacją stadionu, bo stadion wygląda w tej chwili tak, że mi jako gospodarzowi miasta jest po prostu wstyd, kiedy przyjeżdżają tu drużyny z zewnątrz. Myśmy się już może do widoku tej czarnej bieżni przyzwyczaili, do tych rozsypujących się trybun, ale tak nie powinno być. Mamy bardzo silne środowisko piłkarskie, bardzo dużo różnego rodzaju rozgrywek, turniej dla dzieci odbywa się właśnie w Świdnicy. Chciałabym, żeby warunki do uprawiania tego sportu były takie, jak wymaga tego XXI wiek. A jak będzie wyglądał nasz nowoczesny stadion w Świdnicy? Przede wszystkim z nowoczesnych tworzyw bieżnia, w pięknych kolorach, ceglano, białych, nowa murawa w zupełnie innych technologiach przygotowana ze specjalnym zraszaniem. No i przede wszystkim trybuny częściowo zadaszone, żeby stworzyć komfort czy w czasie opadów, czy w czasie silnego słońca. W drugim etapie zaplecze dla zawodników. Nie damy rady tego zrobić w ciągu jednego roku, ale zaczniemy od tego, myślę, co najważniejsze, czyli płyta, bieżnia, całe zaplecze lekkoatletyczne, bo taki mamy zamysł, plus trybuny. Zapytam jeszcze o Straż Miejską i o monitoring. Tak. Czy jest szansa na poszerzenie monitoringu w mieście? Będziemy ten monitoring poszerzać, tak jak obiecałam. No chociażby najbliższe decyzje, piękny park, plac tysiąclecia państwa polskiego będzie objęty na pewno monitoringiem. Analizujemy wszelkie wnioski, jakie do nas wpływają. I tam, gdzie będzie taka konieczność, gdzie będzie możliwość instalacji kamery, będziemy te kamery oczywiście umieszczać, ale od razu zaznaczę, nie damy rady omonitorować całego miasta. Nie wszędzie kamera jest potrzebna, bo jeśli jest miejsce, ulica, zaułek, gdzie diagnozujemy jedno zdarzenie na kwartał, to ze względów zdroworozsądkowych jest rzeczą po prostu zbędną. No, tak jak mówię, ilość kamer, które jest w stanie pracownik monitoringu ogarnąć, jest ograniczona. Więc będziemy na pewno każdemu wnioskowi bacznie się przyglądać. Jeśli będzie potwierdzać to zgłoszenie ilość interwencji Straży Miejskiej, Policji, będziemy chcieli tam kamery wprowadzić, bo to zwiększa poczucie bezpieczeństwa i nie tylko. To pozwala szybko znaleźć sprawcę i przykładnie go ukarać. Co z przebudową skrzyżowania przy ulicy Wodnej i Mieszka? Powiem tak, cały czas czekamy na uruchomienie środków rządowych, które będą przeznaczone na usuwanie miejsc szczególnie niebezpiecznych. Natomiast jeśli pieniędzy takich nie będzie,
zdecydowałam, że inwestycje tam poprowadzimy sami, bo jest to miejsce rzeczywiście niebezpieczne, niekomfortowe dla kierowców, bardzo trudno się tam włączyć do ruchu z ulic podporządkowanych, niebezpieczne przejścia dla pieszych. Projekt jest na ukończeniu, czyli mamy już podstawę do tego, żeby ubiegać się o środki. Jeśli do końca roku nic się nie pojawi, to zadanie pojawi się jako normalne zadanie inwestycyjne miasta w roku 2017. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.